Ale ale z tej strony oczywiście ja, Bighorn, witam was przeserdeczniutko w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Dzisiaj już nietypowo, bo to pierwszy odcinek, w którym cokolwiek zrobiłem poza nim. I tu już widzicie zarysy tego mojego projektu, planu. Mojego planu, który zacząłem realizować już na poprzednim odcinku. Jednak na dokończenie przypada odcinek dzisiejszy. Dobra, pany. Może zaraz sobie jeszcze odpowiem. Opa. Odpalę sobie może muzykę w Minecraft. Wy i tak jej nie słyszycie, bo potem ja dodaję własną. No fajnie by było cokolwiek posłuchać. No i git z majonez, dobra. Mam nadzieję, że zaraz się jakoś odpali. I słuchajcie, panie, o czym dzisiaj pogadamy? Dzisiaj pogadamy o czymś, do czego mnie po prostu tak zaignitował. Domi. Domi, mój przyjaciel. Na real i na internet. Wiecie, dasheru.pl. Ten taki, co mi komenci czasem jakieś filmency. Co ma jakieś tam, no, wiadomo, bardzo. On mi robił też na początku tła na kompie. Robi na przykład tła na YouTube. Ajajaj. Zrobimy tak. Tyk. Ustawia się. Jest. Ajaj. Kiery ty byle. Co jest? On, no, robił mi te tła, wszystkie tam różne rzeczy przydatne, fajne, pomocne dla mnie. Więc dzisiaj, jako że mnie zainspirował, no to porozmawiamy trochę bardziej fizjologiczne, nie fizjologiczne, żeby nie było, tematy. Dzisiaj poruszymy sobie filozofię, temat. Równo to jest w ogóle? Temat filozofii Friedricha Nietzsche. Friedrich Nietzsche. On. I skonfrontujemy go z innymi znanymi filozofiami. I także z tą, którą ja sam wymyśliłem. Sam, że wymyślił filozofię. Czy wiecie, masjafizm klasycystyczny to moje dzieło. I żeby tak się nie przedłużać zbytnio, to słuchajcie, panowie. Panowie, panie. Jeszcze nie ma różnicy. Słuchajcie, ogólnie to filozofia, to co mówi Nietzsche w swoich dziełach, mówi on o tym, że to jest taki ogólnie mówiąc kult siły, kult człowieka, dzieleni na nadludzi, nad ludzi, czyli ludzi takich silnych, potężnych, wyzwolonych, nie liczących się z innymi, i na takich słabe uszy, takich, jakby to powiedzieć, słabe uszy takich, którzy nic nie znaczą w społeczeństwie, którzy są wzgardzeni, którym się gardzi. No, czyli dobra. Muszę wyższą wersję wziąć. No i ogółem. Czy ja popieram to? Oczywiście, że popieram. Panowie, panie, ja oczywiście, że to popieram. To jest filozofia prima sort. Prima sort najwyższej klasy filozofia. Filozofia tak ważna, tak istotna, że poleciłbym ją każdemu, czy ten najmłodszym, żeby jako taki poradnik dla na przykład dla rodziców, żeby na przykład dzieci były mądre, to żeby sobie czytali niczego, na przykład mamcie na przykład czyta Ayn Rand, o Ayn Rand na przykład można czytać na przykład dzieciom. Te dzieci mają takie dobry system wartościowania i wiedzą, co jest ważne, a co nie, a także potrafią rozróżniać, potrafią tak kierować, żeby
zawsze wychodziło na ich korzyść. No, to mniej więcej na tym coś takiego polega. Jajca zrobimy. No i ogólnie na tym trochę polega. No i panie, słuchaj tam, mówiłem, że skonfrontujemy to oczywiście Schopenhauerem. To jest filozof, po pierwsze, żeby nie skłamać, to jest filozof obory. Filozof obory. To jest taki przygłup, że jego powinien być zapomniany, odrzucony, wzgardzony. On tworzył takie głupie ideologie, że to szkoda nadgadać, więc nie będę o tym mówił. Ale za to powiem trochę o masjafizmie. Powiem, że to może was zainteresować. Panowie, panie, masjafizm klasycystyczny to jest nic innego jak dążenie do samodoskonalenia, do łamania barier, limitów, do wyznaczania sobie celów i ich skutecznego, konsekwentnego realizowania. I w przeciwieństwie do innych filozofii, tu w masjafizmie jest od razu przejście od sfery planów do sfery działań. Na przykład jak ja robię Minecraft, taki przykład Minecraft, gram sobie Minecraft, mówię takie coś. No, chyba sobie zbuduję dom. Buduję. Ale nie robię czegoś takiego, że chyba buduję dom i zaczynam się dopiero, no może jednak tam nie zbudujemy, tylko tu. Tak się nie zastanawiam, tylko jestem pewny, pewny i konsekwentny. No, panowie, jak można w ogóle, pany, no, jak można inaczej w ogóle, no to nawet jest, to jest po prostu już ojdanie chałupa na tym pachołku. No, wstępnie dom zrobiony. I słuchajcie, jeszcze żeby tak trochę powiedzieć coś takiego adekwatnego. Ja pierdolę. Oj! Czekaj to. Słuchajcie, co wolicie? Być słaby, słabymi, nic nieznaczącymi jednostkami, czy silnymi, potężnymi działaczami? Ja wam polecam masjafizm, czasem przemycam takie teksty z masjafizmu do odcinków. Na przykład w GTA usłyszeliście takie słowa: nieważne jak wysoki był twój dziad, musisz samemu urosnąć. Takie coś. Ale to jest pierwszy przykład, taki basic. Co więcej, były różne takie nawiązania, wymysły różne, że było takie coś, że na przykład chodząc po górę wzmacniasz nogi, albo na przykład, to mi się przypomniało akurat teraz, na przykład było takie coś, że nie możesz się cieszyć ze słońca, jeśli cały czas czekasz na burzę. Mądre słowa. Mądre, uczące, inspirujące, pobudzające, motywujące. To jest po prostu odrzucenie tego Schopenhauera. Tylko po prostu wzięcie. Nietzsche to mądry pan, tak samo Machiavelliarz. To są po prostu sukcesjonarze, a nie przegrywmatorzy. Jak to było, mieliśmy do czynienia z tym poprzednich tych. W ogóle fajny dom mi wyszedł. Opowiadam tu. Nie wiem, trochę mam przy ten. Mówię, jeszcze będą odcinki o tym, o narodowym agraryzmie, o tej idei. Ładny nam wyszedł. O idei. Będzie film taki po prostu zachęcający, taki spot trochę nawet. Tak bardzo ogólnie mówiąc. Już jest, widzę, że około 10 minut filmensa nagranego.
No i myślę, że ważnym jest tu etapem. O, na przykład. Zastanówcie się sami, czy wolicie być wilkami czy owieczkami. Czy wolicie, wybieracie serwilizm, konformizm, słabość, czy wybieracie honor, dumę, siłę. No, chyba wybór jest jasny. Chyba nie muszę tutaj nad to odpowiedzieć ze sami, to wiem już co odpowiedzieliście. Od razu wiem co odpowiedzieliście. No chyba, że jesteście debilami, ale to wtedy odsubskrybujcie mój kanał, bo nie ma miejsca dla słabych na moim kanale. Ten kanał jest dla ludzi silnych, nie dla słabych. Ten kanał jest dla robienia słabych siłaczy. Więc od razu mówię, ufajcie dobrym ideologiom, a odrzućcie te, które są złe, fałszywe, prowadzą tylko do zguby i do zniszczenia. Patrzę sobie, tam jakieś kwiatki walniemy. O, jeszcze tu porozwalimy te pochodnie. Ładnie. To może nie. Bez sensu trochę. No. Jeszcze te kwiaty podbieramy. Trochę przyda się takich kwiatków ładne, bo są ładne kwiatki. A mam było złota sobie. Jeszcze potem to będzie rozbudowany cywilizacja, co robimy. Siła i honor. O tak wam nie mówiłem. Siła i honor to jest takie motto moich masochizmu trochę też. Ale głównie tych, co są po prostu moimi widzami. Siła i honor. Honor i siła, a nie słabość. Nie degeneracja. Siła i honor. Niszczenie słabości, przełamanie barier. Mierzenie się z trudnościami, odpowiedzialność, walka, zwycięstwo. Zwycięstwo, nigdy przegrana. Bez defetyzmu, bez... No po prostu ideologia jak ta lala. Jak ta lala. Już ten odcinek długo trwa. Nawet się dłuższy trochę. No bo w sumie czemu by nie? Zasłużyliście sobie na to. Dzisiaj taki był wykład trochę. Powiedziałam, powykładałam. W ogóle to ładny dom jest, ale myślę, że tutaj by też pasowało, żeby coś tutaj zrobić, żeby jakieś podziemia, żeby pokryć skrzynie będą słabe, źle wyglądały. Zwłaszcza na to, że tu są takie te, o wszystkie te. Więc jakieś podziemia zrobimy, tam zrobimy takie kopalnie będą. No, ogólnie to na razie taka chałupa. A, prowizorka. Ładnie wygląda, ładnie. Myślę, że tu będzie wrócić takie zejście na podziemie, jakaś drabinka, potem będzie się schodziło. Gdzie na poziomie będą takie nasze magazyny, a potem są to tak na poziomie takim niziutkim, gdzie po prostu kopali diamenty, rubiny, szmaragdy i emeraldy i i będziemy wykopywali z kamieniny. Może, nie wiem. Boże, nam wyrosło. Nie. Ja pierdyczę. Wiedziałam, że to już urosło. A nie, urosło. A nie, nie wiem, urosło, bo seed są dużo. To myślę, że tam też pole. No to pole przy okazji będę teraz. Pole sobie wyznaczymy tym. Na początek potem tam jakieś lepsze takie materiały, takie ładniejsze, bardziej gustowniejsze. Koszkie. Krzywiryjce. No tutaj takie pole zrobimy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. 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 Dwa, trzy. Trzy.
Ulu. Ulululu. Trochę przeholowaliśmy. Dobra, tutaj do. Tak, woda. Woda. Nie, źle. No tak będzie, tu woda będzie. Z drugiej strony woda. Bo. Nie. Woda. O, woda. Tak będzie najlepiej. Tu będę na wodę. Nie mam łopaty. Dobra. No już od razu pada. Nie, to nie ma co. Ale ogólnie to tak będzie. A to może zrobić nawet z płytków takich, znaczy takich. Albo takich nawet drewnianych. Tylko jeszcze musimy metal. To następny odcinek może zrobimy jakąś wyprawę do kopalenki i tam coś wykopiemy fajnego. No, ogólnie tak będzie. Dobra. Panowie, pany, panowie, kobietki. W tym miejscu się z wami pożegnam. Uważajcie na siebie, ale siłę i honor.